Witam, 25 września 2012, podsumowanie sezonu lotu gołębi młodych. W locie finałowym, w tak zwanym trójlocie, w ramach KLD Ziemia Lubuska, zdobyłem tytuł mistrza maratonu. Do tego były zaliczone loty z trzech kierunków, ze wschodu z Warszawy, z północy z Ustki i z terenu zachodniego z Osnabrücku. W przekroju sezonu lotowego najlepszy wykon zrobiła Czerwona Jaskółka, uczestniczyła w ponad 30 lotach treningowych, w czterech lotach z terytorium Czech w ramach OS Sever i w locie z Warszawy. Jest to mój najlepszy lotnik, mama zwycięzczyni międzyokręgowego lotu w Czechach z Chebu. Gołębie, które przysporzyły mi sukces w locie z Warszawy, gołąbek 1088 pokonał dystans 445 km, lądował o godzinie 13:47. W locie tym na 9 włożonych skonstantowałem 8 gołębi. Jest to sukces godny pochwalenia. Gołąbek 1088 z mojej linii wyżymaczy. Cudowny przedstawiciel tych niezawodnych gołębi. W locie z Ustki dystans 420 km lądowała samiczka 1095 z linii Peppermans o godzinie 15:38. Jest to wyróżniający się przedstawiciel linii Peppermans, którego rasa została sprzedana do Japonii. Tutaj posiadam kilku przedstawicieli. Natomiast największy sukces osiągnął gołąbek w locie z Osnabrücku. Dystans 480 km. Gołąbek o numerze 1081. Czysty przedstawiciel linii Flor Vervor. Jego mama jako roczna na 10 wkłada 10 konkursów, w tym 5 razy pierwsza nagroda. Tato, syn podstawowej pary hodowlany. Przecudowny gołąb, o cudownej budowy. Lot z terytorium Niemiec z kierunku zachodniego był ukoronowaniem kariery gołębi młodych. Zapraszam do Szczecina 6 października na Galę Mistrzów. Tam będą wręczone puchary dla najlepszych hodowców KLD Ziemia Lubuska i Klubu Morza Bałtyckiego. Również przy okazji na spotkanie wigilijne, które będzie jak zwykle w Nowogrodzie Bobrzańskim w grudniu. Sezon lotów gołębi młodych udany, odniosłem pełen sukces, a najwartościowszym jest trofeum mistrz maratonu, Osnabrück, Ustka, Warszawa i puchar imieniem Powstania Warszawskiego. Dziękuję. Ryszard Osnowiec, Polska.